No wiadomo, że zaraz w grudniu w 81 roku, czyli niedługo w sumie po tym, jak poznałam księdza Jerzego, był stan wojenny. No i w tym stanie wojennym, no to no zauważyłam, że od momentu, kiedy no, zorientowali się, że ja mam kontakty z księdzem Jerzym, to zaczęli za mną demonstracyjnie jeździć. No, po prostu było tak, żebym widziała, żebym się bała na przykład. No, podjeżdżam pod dom, samochód już stoi. Dojeżdżam do skrzyżowania, staję na światłach, samochód już stoi. Jadę gdzieś, samochód jest pierwszy przede mną w miejscu, do którego jechałam. Nie, niekoniecznie tutaj. Więc no tak, tak było. Wiadomo było, że ksiądz Jerzy jest inwigilowany i osoby, które też miały z nim kontakt, też. Jak ja, jak i parę lat temu, poprosiłam udostępnienie akt swoich z IPN-u. No, dużo pisane o księdzu Jerzym i o moich kontaktach z nim. W sensie nie, że cytowane słowa, bo owszem, były cytowane w tych aktach słowa, tak jakby wręcz stenogramy ktoś robił, ale z innych spotkań. Przekonani byliśmy na przykład gdzieś, że jesteśmy zupełnie bezpieczni sami, a okazuje się, że ubole to opisywali i to prawie że dokładnie słowo w słowo. No, pilnowali go bardzo chłopcy tutaj. To nie było tak, że tutaj można było do niego wejść jak od tak po prostu. Ja pamiętam właśnie wtedy, kiedy imieniny jego były w Wielkanoc, ja wracałam od rodziców. I tu wstąpiłam, to tylko tak było. A to Ania, to możesz wejść. No to na tej zasadzie, ale no, spodziewaliśmy się, bo zresztą i były i to wrzucanie kamieni przecież przez okno i ten, no i to, no chociażby to, że on mówił, że wiesz, no napisałem jeszcze kazanie, nawet jak mnie zamkną, to będzie wygłoszone, więc brał to pod uwagę, ale też nie było widać, żeby. No na pewno się tym przejmował, że to był młody człowiek, bo to jeszcze jak człowiek już jest takim dojrzałym, to czy w starszym wieku, no to może inaczej też do tego podchodzi, a on miał nie dość, że taki młodzieńczy entuzjazm, no to jeszcze i żywo przeżywał to, co się działo, ale nie było widać po nim strachu. To nie. On miał absolutne przekonanie, że działa słusznie, w dobrej sprawie, no i że, no, że służy Panu Bogu, bo od tego też nie można abstrahować, żeby z niego, z Jurka robić tylko polityka, a to, że on był męczennikiem za wiarę. Ja pamiętam, jak był pogrzeb Grzesia Przemyka i no też wiadomo, że zakatowany chłopak i ten kondukt pogrzebowy szedł stąd na Powązki. Ksiądz Jerzy prowadził ten pogrzeb. Prosił, żeby w ciszy iść, żeby nie wznosić żadnych okrzyków. I ludzie posłuchali. Była absolutna cisza. Tyle, no przecież wiadomo, że byliśmy obserwowani, można powiedzieć, otoczeni kordonem wręcz, ale no miał ten posłuch taki, że skoro jeżeli chce, jeżeli to ma się odbyć w ciszy, to będzie. To będzie. Nie będzie żadnych z naszej strony powodów do zatrzymywania, do prowokacji, do tego. Bo można było się po nich wszystkiego spodziewać, no. Ale nie słyszałam z ust księdza Jerzego, żeby się obawiał. Może dlatego, że się nie obawiał, niezależnie od tego, co by się miało zdarzyć, to był spokojny. Ale też jak się zaczęły msze święte za ojczyznę, ksiądz Jerzy zaczął odprawiać msze święte za ojczyznę, to ja na początku nie przychodziłam na te msze święte, bo jakoś tak on mnie w końcu spytał, Ania, dlaczego nie przychodzisz na msze święte za ojczyznę? Ja mówię, wiesz, Jurek, no bo
raz w miesiącu demonstracja polityczno-religijna. No mnie taka religijność nie odpowiada. I on mi wtedy powiedział coś, co mnie ogromnie zawstydziło, a mianowicie, że czy ty wiesz, ile przez te msze święte jest nawróceń? Że ludzie po kilkudziesięciu latach przystępują do sakramentów świętych, do spowiedzi. No i oczywiście od tego momentu już nie opuściłam żadnej. Przed ostatnią niedzielą miesiąca to mówił tak, wiesz, napisałem już kazanie, to nawet jak mnie teraz zamkną, to ono i tak będzie wygłoszone, jest bezpieczne, także spokojnie, jest wszystko przygotowane i rzeczywiście ogromnie dużo ludzi się gromadziło i to była taka otucha dla nas, bo po prostu przestawaliśmy się bać. No przede wszystkim, żeby nie ludzie się nie kierowali potrzebą odwetu. Zło spotykało każdego z nas na każdym kroku, ale to, że powtarzał zło dobrym zwyciężaj, to znaczyło dokładnie to, co te słowa znaczą. To znaczy, że nie dość, że nie można kierować się odwetem, to jeszcze pokazywać, że no, że właśnie można, no można być dobrym. Na przykład, o, znowu z moich kontaktów z ludźmi ze służb bezpieczeństwa. Oni głupieli, jak się do nich normalnie, jak się ich traktowało normalnie jak ludzi. Tracili w ogóle poczucie rzeczywistości. Właśnie, żeby nawet w takich sytuacjach, kiedy no jest ciężko zdecydowanie, to nie okazywać nienawiści. To chyba głównie o to chodziło. Pokazywać, że może być inaczej. Że właśnie no, to, co za świętym Pawłem zresztą powtarzał ksiądz Jerzy, bo to było nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I tak było. On to głosił, on tak robił. On tak nas uczył. To znaczy formalnie to jest błogosławionym bez cudu, bo jest uznany za męczennika, za wiarę. Niektórzy to kwestionują, natomiast ja mam najgłębsze przekonanie, że to, że on był tak niezłomny w działaniu, to było przez to, że jest księdzem i jest wierzący. Że to rzeczywiście było męczeństwo za wiarę, ale bardzo szeroko rozumianą, za miłość Bożą. Po prostu. Którą głosił i którą chciał, żeby wszyscy się kierowali. Także ja nie mam cienia wątpliwości co do tego, że jest to słusznie określone jako męczeństwo za wiarę. Natomiast no teraz nie jest jeszcze kanonizowany, bo teraz potrzebny jest cud. No bo on miał, no myśmy byli przekonani co do jego świętości. Nikt nie miał wątpliwości co do tego, że człowiek, który taką miłością się kieruje do nieprzyjaciół, no to jest święty. Nigdy nie słyszałam od niego żadnego złorzeczenia na tych, którzy go tam inwigilowali, czy... No w każdym razie wiadomo było, no, były takie czasy, no myśmy się spodziewali tego, że jesteśmy jakoś tam nacenzurowanym i że nas pilnują, to po prostu to było oczywiste, to było wiadome. Natomiast żadnego złorzeczenia z jego strony nie było, chociaż wiedział, no, jak jest.
dla mnie najpiękniejsze. To tak, mam przed oczami tą fotografię, jak Jan Paweł II klęczy przy grobie księdza Jerzego. To było coś, coś tak niesamowitego. Papież.